world you once knew is no more. Myślicie, że w 2012 roku podczas wydarzeń z XCOM Enemy Unknown udało wam się obronić Ziemię przed obcą inwazją z kosmosu? Cześć, ja jestem Beata. Niestety tym razem mamy dla was do przełknięcia dość gorzką pigułę prawdy. Nie do końca wywiązaliście się ze swojego zadania, bo w XCOM 2 Ziemią rządzą obcy. 20 lat po wydarzeniach z jedynki sytuacja nie wygląda zbyt różowo. Marionetkowy rząd sterowany jest przez obcych najeźdźców, a jego pseudopozytywny wizerunek buduje skuteczna propaganda. I gdzieś w tych ciężkich czasach istnieje sobie nasza organizacja XCOM, która tym razem partyzancko próbuje pokrzyżować plany przybyszów. Musimy więc przyznać, że ekipie z Firaxis udało się stworzyć bardzo intrygującą koncepcję następcy XCOM-a. Bo niby wszystko jest po staremu, ale nowa sytuacja wprowadza satysfakcjonujące zmiany. W dalszym ciągu rozgrywka podzielona jest więc na dwa tryby. W pierwszym, w czasie rzeczywistym, dbamy o rozbudowę naszej bazy i planowanie działań, a w drugim potyczkujemy się w systemie turowym z obcymi. I tu pojawiły się ciekawe modyfikacje. Przykładowo, nasza baza jest teraz latającym, kradzionym statkiem obcych, a podczas potyczek dużo większą rolę odegra walka wręcz czy hakowanie. Wszystko wskazuje więc na to, że Firaxis potraktowało sprawę poważnie i tym razem będziemy mogli w końcu godnie dokończyć dawno rozpoczętą wojnę. Save our world. Do boju! Thank you.